Dzień dobry moi drodzy, witam was ponownie w Timberboru, w naszej potężnej, miejmy nadzieję, serii, gdzie staramy się dobić do 15 punktów dobrobytu. Idzie nam powoli, ale spokojnie. Już mamy pierwszą suszę za sobą. Teraz obstawiam, będzie złowoda za jakiś czas, chociaż nie wiem, czy to jest na zmianę, czy nie. Zobaczymy, jak to będzie się prezentowało. Tak, no tu nam brakuje kłód. To jest akurat prawda. Tu brakuje też kłód. To jest akurat prawda. Musimy sprawdzić, jak tutaj wygląda sytuacja z tym panem Drwalem. Ten pan Drwal jeszcze ma robotę ostatecznie. Nie wiem, czy jakbym... Znaczy tak, inaczej, bo... czyli on nie ma zasięgu tutaj na te kilka drzewek. Trochę szkoda. No ale dobra. No to trzeba będzie zrobić osobnego Drwala, który zetnie pozostałe drzewa. A tutaj jeszcze robimy na jagody, tu na ziemniaki i tutaj ten grill. Dobra. Właśnie jak tam dzieciaki? Tutaj 74%, no i trochę się ich narobiło, więc to jest na pewno dobre. Jedzenia to nam pod dostatkiem, wody też. Bardzo dużo wody tu już zebraliśmy. To jest akurat dobra sprawa. Kłody z tych sos, cento, jeszcze. O, z tego to już w ogóle jeszcze. Chłopcy siedzi tam u góry takie, kurde, co ja mam robić? Jak żyć? No tu zostawiam ostatecznie, że ta jedna linia mogłaby była zostać zarobiona czymś. Może więcej sosen po prostu. A i te dziury, które nam tutaj pozostały, możemy też zawalić. A tam sać. I my tu jeszcze będziemy chcieli pościnać. Deski to... My mamy... Nie mamy już desek, kurczę. Gorsza sprawa. Tu poszły wszystkie deski, tu po jednej kładzie i będzie można wejść wyżej. Później jeszcze wyżej i chociaż te drzewka pozbierać. A, właśnie. Tu już ktoś jest? Nie ma. Ty już się opierdzielasz, nie? Ja tobie wywalę, to. Ty poszedłeś tu pracować, dobra. Powiem ci tak, tobie damy priorytet. Tu jeszcze będzie drzewo do ścięcia. I raczej nic nas nie ominęło. Raczej. No właśnie, panie... Pan... Już nie ma co robić, niestety. To jest kwestia, no niestety, pana odległości. Więc czekamy, aż te dęby wyrosną, co za jakiś czas nastąpi. No tutaj trochę dupka. Więc poczekam, no mógłbym to włączyć, no muszę to włączyć, ale tu już poczekamy. Więc ten chwilowy zastój zrobił. No tu jeszcze, ale to są po jednej kłodzie, no ale jednak. Więc w tym momencie najważniejszy jest ten przyjaciel. Gdzie on jest? A, już tam ścinał, dobra. To ścinaj, przyjacielu. Musimy mieć co robić. Dobra, więc tutaj jagody będą szły. No to tak, jak już tu po jednej kłodzie, no to już uznajmy, że skończmy to. Niech te dwie kłody tam doniosą. Tutaj ten grill robią. Później to jeszcze bym dał. Ale tam desek nie ma. Więc no, jeszcze się wstrzymam z uruchamienia tartaku. Moim zdaniem, że można się wstrzymać. Co my tu możemy odblokować? Dzielnicę mam w pupie głęboko. Groble mam w pupie. Platformy. Myślę, że nie. To potrzeba już dużo. Tu już 1000 do obserwatorium. Chyba, że prysznice, ale to deski, więc tak naprawdę to są rzeczy, na które powinniśmy poczekać, aż my się już bardziej tutaj już ogarniemy. No mój, no to pozbierajmy sobie te punkty, niech one sobie lecą. Nic nam nie szkodzi, że my później coś odblokujemy. Ty już skończyłeś robotę? My jeszcze jaką długo? Trochę to boli. To wszystkie kłody już poszły, nie?
Dobra, te sosenki tu niedługo. A, bo ty też tu siedzisz, frajerze. A, to już musimy poczekać na te sosenki. Bo tu niestety jest kłoda, ale nie ma desek. I to tak będzie. Znaczy to włączę, to tu nikogo nie ma. Na razie tam i tak nie potrzebujemy tego. 85%, dwójka dzieci nam niedługo dorośnie. Mamy jeszcze dwa domy całkiem puste. Więc luz. Kretka z kim tam mieszka? Z jakimś 49-letnim Mikomaro, kurde. Jaka różnica wieku, ja nie rozumiem. Tam się dzieje. I to nie ma robotnika, to nie ma i to. Jagódki. Dobra, jest. Jagódki to jagódki. I te ziemniory, ja wiem, ja wiem. Dobra, rzuciły się do roboty. Frajery. 95%. Zaraz będziemy mieli pierwsze sosenki. Więc będzie co zbierać. Kolega tutaj pomoże. Dobra. Ty na razie stąd spadaj. Tu siedzą trzy osoby, to tam mi też zwiększy może priorytet. A z tych punktów zawsze można ewentualnie zabierać. Najważniejsze to jest woda, jedzenie i kłody. Dobra, to te cztery deski, jak zrobimy cztery deski, to pana stąd wywalimy. 56%, 98%, uwaga, jest, powstają pierwsze wyhodowane od podstaw drzewa. Popatrz, się wgryzł tam jeden z drugim. Kto tu taki? Nie, to jest ktoś nowy, to nie jest żaden widz. Tutaj pan Rilejski też gryzie. A Galartriff sadzi kolejne. No i git. Ile tam już desek? Przepraszam. Tu jest jedna dopiero zniesiona. Tu będzie druga. I on ma jeszcze kłody w magazynie? Tak, dobra. No to będzie nam brakowało jednej kłody, żeby zrobić te schody. Tutaj kilka dębów jest do wycięcia, to będzie dużo, dużo, dużo kłód. No i jesteśmy zastopowani. A ty 50 pobierasz mocy. A nie, już jest 300. Dobra, tutaj. No to ten jeden młyn obsłuży dużo rzeczy. Nie wybrano przepisu. Panie, grylowane ziemniaczki my chcemy. Panie przyjacielu, to że ty kłody jeszcze kradniesz, świnio. To i tak tam nie ma dostępnych robotników. No, bywa. Tak bywa w życiu. Kurde, chłop poszedł spać. A ja cały czas zapomniałem, że cały czas daję im 18 godzin roboty. Dobrze, dobrze, niech pracują. Niech siedzą, niech pracują, niech wiedzą. Jak tu ciężko było. Kolejne dzieci nam przychodzą. 69% najbliżej do dorosłości. A to co to jest? A tempo dorastania to dobrobyt wpływa też na to. Jak będzie dycha, to będzie plus 10%. My na razie na szóstce siedzimy. A zaraz wskoczą im, znaczy może nie tak zaraz, ale powoli będziemy wskakiwać z grillowanymi ziemniaczkami. Mokre futro to jest do zrobienia, jak trochę więcej ogarniemy desek. Miejsce do rozmyśleń, kurde, chcieliby. Kąpielisko jest jeszcze łatwo zrobić na pewno. No do dychy jesteśmy w stanie dobić w miarę sprawnie. Później może być to już trochę bardziej uciążliwe. We shall see. Bo to będzie też wymagało przede wszystkim nam żelaza, nie żelaza. Więc trzeba będzie to jeszcze odblokować, żebyśmy tutaj mogli zbierać to żelazo. To akurat niedługo już dojdziemy do tego. Jak tam sytuacja? Jedna deska jest potrzebna, która akurat jest niesiona, więc ciebie w tym momencie wyłączam, bo na razie desek nie potrzebujemy, już lepiej kłody gromadzić. I chłop ma teraz co robić, ma co ścinać, dęby będzie ścinał, będzie pełno kłód, a się wgryzł, kurczę. Im grubsze, tym lepsze do gryzienia. Dobra, nikogo bezrobotnego nie mamy. A tu jest magazyn na ziemniaki. No tam później ktoś tu będzie siedział i robił te grillowane ziemniaczki. Na spokojnie. Będziemy mieli co jeść. Przez dłuższy czas. Miejmy nadzieję.
Nie wiem, czy większe pola by się przydały, czy nie. To już nie mi oceniać, tylko wam. Myślę, że z racji, że ja się zawsze boję, to dodatkowe zbiorniczki z wodą mogłyby nie zaszkodzić. To myślę, gdzie? Tu? No jeszcze takie dwa zbiorniczki z wodą możemy sobie wcisnąć. Dobra, uruchommy to. Wiadomo, że tam nikogo nie ma, ale niech już będzie sobie uruchomione, bo my teraz się obłowimy w kłodach. To tam pierwszy dorasta teraz 83%, później dwie osoby 66%, okej. Okay. Ej, ktoś tam umarł ze starości. No i dupa tak zwana. Woda. Pijmy wodę, moi drodzy, pamiętajmy o tym. Tak, tutaj mamy te schody zrobione, piękne. Można wchodzić na górę, a później jeszcze wyżej i tego się pozbywać. Tutaj coś budować. No do żelaza też może się dostać zawsze. Myśmy bardzo chcieli. Myślę, czy coś tu można szalonego z wodą zrobić. No w teorii. No bo jakoś tu się poprzebijać, ale... What's the point, moi drodzy. Dobra, no i to mieliśmy też kiedyś tam usunąć. Tutaj tu sobie woda popłynie. Dobra, to tyle wody tutaj nam się zmieści, będzie git. Oni mają przynajmniej zajęcie. No niestety dęby to będą długo oczekiwane przez wszystkich. Więc w tym momencie to czekają bardziej, aż tam dzieci podrosną. Żeby grillowane ziemniaczki do tartaku i do stanowiska zbieraczy. I wszystko będzie tu nam śmigać jak należy. A ja mogę myśleć ewentualnie, jak już się do tego, bo to będzie, chociaż może to będzie bliżej. Tylko tu już będą potrzebne platformy, chyba że dużo schodów mogłoby nam styknąć. Popatrzcie, tu byśmy mogli. Schody i tyle. Jest wszystko pięknie. I później oczywiście tutaj ścieżki porobić, połączyć to wszystko i tu będziemy mogli dojść do tego złomu. Jakoś takoś, nie? Tylko tu jeszcze trzeba połączyć. Celowo jeszcze nie łączę. Bo sobie poczekamy. Dobra, działa to? Nie działa. Bo jeszcze nikt nam nie dorósł. Ile tam wam potrzeba? 82. O, dobra, jest dorósł. Gdzie pójdzie pracować świniak? Czyżby tu? Nie. Czyżby tu? Tak. Priorytet taki sam, ale uznali, że deski ważniejsze. No, ale dużo kłód to możemy jak najbardziej wykorzystywać. Pić sobie, pijcie, mamy dużo. Pijcie. Trzeba będzie już myśleć, ojejku, a tam chyba ktoś był głodny, co? Ten tutaj? Piciu. Dobra, napijesz się, będzie git. No to możemy domy robić kolejne tu u góry. Mogę odblokować zawsze te mini domy. Podwójne, ale... No to tylko jeden się zmieści. No to tak mogę. No to tylko w taki sposób jestem w stanie dać tutaj dwa. Tu tak. To brzydko wygląda. Ale jest. Ale jest, prawda? Jak tym sytuacja? Ognisko. Żebyśmy musieli drugie ognisko trzasnąć? No mogę, to nie jest problem. Pytanie, czy takie... No tu może być, już nie będziemy w jednym miejscu tego stawiać. Bo to tak głupio. Mi się wydaje. Więc tu by było drugie ognicho. Zawsze tu jeszcze coś można też pobudować. A, dobra, i ja miałem jeszcze myśleć o drugim leśniku. Którego no raczej tu trzasnę chyba. Czyli tutaj naprawdę takiego zrobimy mini leśnika. Taki mini leśnik. Czy tak tragiczny to by chyba nie był. I tutaj byśmy powiedzieli, że ma sadzić... Sosne, nie no, kasztanowiec na kasztany.
żeby grillowane kasztany też mieli. Mam do końca. Pełno grillowanych kasztanów tutaj będzie. Znaczy, no, z tego nie, znaczy to w pewnym sensie. Dobra, ale to będzie oznaczało, że my potrzebujemy chata, a nie, chata zbieracza soku. To kasztany sobie tak zbieracie od razu? Bo sok to ma osobnego przyjaciela. To będzie od pożywienia ktoś? Nie, kasztany. A, zbieracz zbiera kasztany, okej. Okay. Kto by się spodziewał, że zbieracz zbiera? Wiedzieliście o takich rzeczach? Pewnie nie. Bo skąd mielibyście wiedzieć, moi drodzy? Skąd byście mieli o tym wiedzieć? Deski pewnie poszły na leśnika. Tak. A to mamy chatę leśnika. Tylko nie mamy ludzi. Procenty. No jeden chłopek. A właśnie. Zatrzymałem grę przez przypadek. Dobra, już mamy grillowane ziemniaczki. On bierze 0,1 kłody i jednego ziemniaczka i zrobi z tego 4 grillowane ziemniaczki, na które w sumie nie mamy miejsca. No ja wiem, że magazyny też można budować na sobie. No, dobra, damy to tutaj. A, już mamy te domki na domkach. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech tam sobie siedzą. A ty co masz za problem? Jesteś odwodniony? Nie możesz się napić? Ty jesteś jakiś dziwny? To jest jedyny problem, że daleko mają do wody. A nie wiem, czy jest sens im robić jakiś magazyn z wodą osobny gdzieś w innym miejscu. Ciężko stwierdzić. Dobra, kłody powoli się kończą. Tutaj chcemy grillowane ziemniaki. Zbieracz i leśnik, nie ma jeszcze pracowników. No wy tutaj teraz siedzicie, nic nie robicie przez dłuższy czas, więc mogę na razie was stąd zabrać. No cholera odwodniona. O, ty tu sadzisz piękne kasztany. A ty, panie zbieracz, to nie masz co robić, bo... Znaczy, tutaj już nic nie ma na razie. To też trochę rośnie. I ty też nie masz co robić. Mamy za dużo jagód. Dobra, to na razie spadajcie stąd. A jesteście bezrobotni. Ouryli. Dobra, na wszelki wielki, my tych drzew nie chcemy ścinać. Żeby to zapamiętać. Żadnego ścinania drzew nie ma i nigdy nie było. Dobra, ile one tam będą się robiły? 24 dni, okej. Okay. Tu mogę więcej nagrillowanych? Nie. No dobra. Tu się zaczynają robić. Aż to jakieś pojedyncze. Dobra, to jedną osobę niech tam wrzucę. A ty tutaj wszystko już wyciąłeś, co mogłeś, ale jeszcze czekamy na akurat... Kilka dębów zaraz tu powstanie, więc to możesz siedzieć, panie przyjacielu. Także to gospodarstwo wodne możemy odblokować. Pozwala zatrudnić wyspecjalizowanych rolników, którzy sadzą rośliny uprawiane i zbierają wodne, uprawne zbierają wodne plony. Mamy siedem. Co nam poszło? Grillowane ziemniaczki. Kurde, wiedziałem, że tak będzie. Albo to mokre futro. Ale to więcej kłód. Chyba, że jeszcze gdzieś leśnika trześniemy. 8. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Okej. Okay. Głód, pragnienie, sen, schronienie, marchewki, grillowane ziemniaki, ognisko, taras. No ja jeszcze mogę... No chleb... Już byśmy musieli raczej osobnych zrobić gospodarstwo. Chyba, że zrobimy tu. No, tu jest jeszcze miejsce, nie, z którego nie korzystam, wiem. Zdaję sobie sprawę. Dobra, tu trzaśniemy. Pyk. I ewentualnie...
pszeniczkę tu damy. Pytanie, czy w dużej ilości? Chyba tyle będzie git. Mi się wydaje przynajmniej. Ja akurat... Ojku, przepraszam. Ja akurat tych dwóch bezrobotnych tu będziemy mogli trzasnąć. Jak dęby nam wyrosną, to już będziemy cacy. Cacy, cacy będziemy, moi drodzy. Cacy, cacy. Tym, tym, tym. Więc oni tam... Przepraszam, dobrobyt. No, prysznic, żeby mokre futro mieli. Łóżko dla chorych, uraz. Nie wiem, macie uraz. Jestem ślepy. Macie tutaj coś takiego? Mokre futro. Krzak latarnia. Tu chyba nie. Pomniki. Kąpielisko Krozela. Książki. Chyba nie jest do tego ostatecznie brane. Chociaż podstawowe potrzeby. Podstawowe potrzeby. Życie towarzyskie. Miejsce do rozmyślań. Ej, to nawet nie jest jakieś drogie. Dobra, odblokujmy sobie miejsce do rozmyślań. To takie małe główienko. To tu ja im porobię, mówię. Zrobimy im na razie dwa takie miejsce do rozmyślań. Przy ognisku, tam ludzie będą siedzieli, kiełbaski gotowali. Przepraszam, grylowane ziemniaczki. Smażone ziemniaczki będą sobie robili. Darli mordę, popijali wodę. A tu będą sobie siedzieli i tam rozmyślali. Co po niektórzy. Poszliście do roboty, poszliście, dobra. I sadzicie nam pszenicę. Więc za 10 dni będzie pszenica. To jak już za te 10 dni będzie pszenica, to wtedy odblokujemy młyn, który wymaga mocy. O nie, Filip Hoffman umiera ze starości. Przepraszam bardzo. Przykro mi, Filipie. Więc ten młyn... mogę bez odblokowania sprawdzić, jak jesteś duży? Mogę. No to tutaj taki młyn i koło wodne i byłoby git. Albo tu nawet w sumie. To byłoby blisko jak cholerka. Nadchodzi szusza. Ale raczej mamy dużo surowców. No nawet jeszcze to nie jest wypełnione do końca. Więc będzie git. Tylko, że to nam umrze. No trudno. Życie bywa życiem na ten moment. Chyba, że... No dobra, kij z tym. Nie będziemy tam zmieniać nic z wodą. Umrze to umrze i trudno. Co ja chciałem? Magazyn. Bo oni kiedyś już to zrobią, te pszenice. I wtedy co? I wtedy dupsko. No bo tu postawię młyn. A co? A pszenica ogólnie będzie gdzie? Gdzieś tu? Już tak głupio. No ale... Czekajcie, tym muszę, nie? Proszę mi usunąć te krzaki stąd. Tutaj sobie wybudujemy ładne rzeczy. Hut nie ma, są deski. Powoli zbieracie co nieco, widzę z niektórych. Ten dąb niedługo powstanie. O, dobra. I ja bym chciał tutaj średni magazyn. No da, trudno, damy go. Więc pod uwagę, jak ja to chcę zrobić, to jest głupie, ale... Pszenica? Nie, to nie tu. Tutaj już zapchajmy tę jedną dziurę. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Dobra, nikt nie jest bezrobotny. Jak tam z dziećmi stoimy? O, jedno... Właśnie zaraz drugie dorasta. I ono będzie bezrobotne. Tu już czwórka siedzi. Tu są trzy osoby. A czemu wy głodni jesteście? Macie pełno jedzenia, kurde. Kurde. O, przyjacielu, do roboty. Tu mamy kilka drzewek do zdobycia. Mamy 20 desek. Zębatki już odblokowałem.
A wiem, mieliśmy zbierać teraz na złom. 250 stać, na stanowisko złomiarzy sobie odblokujemy. Wiem, że tam jeszcze tych schodów, co ja nie porobiłem. Myślę, że to może być jedno stanowisko złomiarzy. No dobra. To tu 4, 8, 12, 16, 20. Na jedne schody mi braknie. Ale trudno. I widzicie, to już się robi na czerwono. Więc w teorii wypadałoby tam zrobić osobną dzielnicę. Ale w teorii... to kropka. Na tym postawię. Kropka. W teorii kropka. W teorii kropka. Dobra, tutaj kasztanki sobie rosną. Kolega się tam przygląda, jak ktoś odpoczywa. Zastanawia, kiedy on będzie mógł odpocząć. Więc mają ogniska. A, tutaj my jeszcze czekamy na kłody. Rozumiem. No my musimy jeszcze te 4 dechy zrobić, żeby wszystkie schody były ukończone. To jest nasz plan. Czy przynajmniej mój plan. A jak popatrzę na ten dobrobyt, no to tak. No chleby, na pewno chcemy zrobić chleby. Kasztany, to by było dycha. Mokre futro, to by była 11. Miejsce do rozmyślań 12. A wtedy to już zobaczymy. To nie będzie aż tak trudne, jak mi się wydaje. Nie wiem. No nigdy, kurczę, tyle grałem w tę grę, ale jakoś nigdy... Znaczy nie zwracałem uwagi na dobrobyt. Bo po prostu zawsze coś tam śmieszkowałem. Jakieś tam mordowanko, nie mordowanko, jakie tam budowanie Polski było. A żeby wszystkim się żyło dobrze i przyjemnie. Po co to komu? Gry nie są od tego, żeby wszystkim tam się dobrze żyło w tych grach. Mają cierpieć. Mają chcieć umierać. Ale do dynamitu też wypadałoby dojść. Czyli te złowody. A, to jeszcze byśmy musieli odblokować pompę złowody. To 250. I tutaj jakoś porobimy schody. I tutaj pompa złowody będzie sobie pompowana. Będziemy przechowywać złowodę i z tej złowody będziemy robić dynamit. Taki jeszcze może być plan, możemy tam później sobie coś poniszczyć. Przekierować wodę. Pomyślimy. Mamy jednego bezrobotnego. Panie bezrobotny. Powiedziałbym idź na jagody. Ale nie będę taki chamski i tak brzydko mówił, bo tak, no dobra. Możemy ewentualnie w teorii tu można dać schody. Albo tu porobić platformy. Albo nie, no tutaj tutaj schodów nie dam rady, ale tu platformy porobić. Później jeszcze u góry jakoś magazyny, tylko że tam dojście musi być. To jest jedyny problem. Mogę tak zrobić, ale dojścia nie ma, nie? Byśmy musieli porobić inaczej drogi. A, zapomniałem, że susza idzie w ogóle. O, tutaj masz dąb, przyjacielu. 8 kłód na ciebie czeka. Zrobione to? Tu na 2 deski czekamy. A, tutaj zrobiliście deski, a tu nie zrobiliście. Magicy normalnie. No chłopy to zrobiły zamiast tego. I my czekamy na kłodę i 2 deski. Ty tam chłopie niesiesz, ty kłody niesiesz. Czyli my 2 desek teraz nie mamy. A wtedy to będziecie mogli zrobić i tutaj będzie zbierane to całe. Ten cały złom. Więc później jeszcze trzeba będzie zrobić hutę. To też wymaga energii. Kłód. Więc no tutaj jeszcze to powpycham. A na upartego wiecie co? Zasadzimy sobie jeszcze dodatkowe dęby tu. Kij z tym. Niech tam zabierają to miejsce. Tacy będziemy, hardkorzy. No te drzewka to tam już kij z nimi. A jeszcze 2 dęby rosną sobie powoli. To ty kolego, idź stąd na ten moment. Nie musisz tu pracować. Tylko ja miałem coś zrobić z bezrobotnymi. A, i mamy miejsce do... Czekajcie, zmniejszę prędkość. To sobie popatrzymy, co oni tam kombinują. Możemy, o.
Patrzy na posąg Bobra i myśli. Jestem Bobrem, czy nie jestem? Jak to jest być Bobrem? Jak to jest być Bobrem? Ile tam się bobruje? No mało. Mało. Musimy to zwiększyć. Wszystko musimy tu zwiększyć. Więcej ognisk, więcej miejsc do rozmyślań, więcej tarasów na dachu. To są jeszcze rzeczy do zrobienia, jak najbardziej. Już no macie dwa ogniska, ale przy takiej liczbie ludzi... To... Ludzi? Trzeba będzie tego nastać więcej. No ale dobra. W tym momencie kłody. No to chyba, kurczę, ja bym jednak musiał... Z tymi jagodami tak 3 na 10. Usunę te jagody stąd, wiecie? Którym myśmy to usuwali? Siups, siups i siups. To sobie usuniemy. Jak nie w całości, ale tyle usuniemy tych jagód. Tu będzie pszenica. Czy mamy jeszcze coś dorzucić do roboty? Ostatecznie czego najmniej macie? Marchewek, tak? Grillowanych ziemniaczków jest dużo, mało jest zwykłych ziemniaków. Dobra, wiecie co, przyjaciele? Dostaniecie ode mnie jeszcze zajęcie w postaci ziemniaków, które poumierają za chwilę, tak czy siak. I marchewek, które nie poumierają. Jak zrobimy. Dobra. Teraz tak, co ja... Aha, tutaj jest zrobione, okej. Okay. Gdzieś tam już kolega jakiś pracuje i zbiera nam ten złom. Dobrze. Ciebie wyłączam na chwilę. Przyjacielu. Będzie zbierane, czy nie będzie zbierane? Bo nie ma jak być zbierane. To miała być pszenica. Tą ślepą bulwą. Dmuchał mikrofon, to pewnie też nie jest najlepszy pomysł. To jest chleb. Ktoś widzi pszenicę? A, to jest pszenica, okej. No tutaj kłód dużo potrzeba. Ile tam z dębami jeszcze będziemy czekać? O Jezus, na dęby to my będziemy 100 lat czekać. To znowu szybciej sosny pójdą w ruch. Nie trzeba było tego więcej narobić jednak. No ale dobra. Dajcie mi te susze. Gimme, gimme. Gimme, gimme susza. Gimme, gimme susza. O, jakiś ma dobrobyt dychę. A teraz nastała susza, już tego dobrobytu dycha nie będzie. Widzicie, tu wszystko ładnie wyschło. Tu spadło, tu zaczyna znikać. Siups, woda ucieka. Bziups. To już 4 dni trwa, czyli 2 razy dłużej. To tam chyba się resetowało jakoś, nie? Po iluś dniach. Po iluś tam tych cyklach. To się chyba resetuje, bo to się będzie rozciągać ta długość i w którymś cyklu to reset następuje, a znowu wtedy lecimy od 2 dni. Tak coś kojarzy, że to tak można tam poustawiać chyba przynajmniej w customowych ustawieniach, a jak jest domyślnie, to w sumie nie wiem. Usuwać syf niepotrzebny światu. Tu możemy dać no więcej drzew. I to takie na wycinkę już. Muzyczka. Tu damy drzewa na wycinkę. Na szczecinkę. Później najwyżej się jeszcze jakoś inaczej potamujemy. Bo tylko, że teraz chyba mogę tutaj w ogóle? Mam więcej sosenek chyba. Jak ja tam zaznaczyłem? A, jeszcze ta jedna linijka. To jeszcze linijka sosenek, my friend. Pyk. Dobra. Może być. Z to macie ścinać. Tu jeszcze jedna rzecz rośnie. I przyjacielu, idź stąd. Jesteś tutaj w ogóle potrzebny. A, tutaj tylko troszkę umarła pszenica. Okej. Okay. Zrozumiałem aluzję. Ej, fajna ta muzyczka. No macie pełno wody. No, w sumie 3 dni. No musimy mieć chyba na następny raz więcej wody. Tak mi się wydaje.
że to może być trochę za mało. A, tylko że... Tak, fajnie. Tylko że my ze złomem mamy problem. Przede wszystkim złom jest chyba tu składowany, co? Tak. Więc musimy zrobić duży skład. Znaczy tak, dobra. Dajmy tutaj duży skład złomu. Nie wiem, co ja robię, moi drodzy. Tak trochę będzie biegany, ale tylko trochę. Ogólnie też jeszcze możemy posterunek tragarzy zrobić. Tragarze pomagają robotnikom w zasięgu dzielnicy przy przenoszeniu dóbr, znacznie zwiększając ich wydajność. No to by się jeszcze przydało. No tu jest całkiem cacy miejsce. Nie? Się zdaje. Trzymaj się, wodo. Trzymaj się. Okej. Dobrobyt tam skacze. Bo już nawet 9. Tu będziemy mieli kasztany. To jeszcze osobnego trzeba będzie zrobić grillaża kasztanów. No, grillaż kasztanów mógłby być tu. Ja już go tam postawię, ale dam mu najmniejszy priorytet budowania. I grillaż kasztanów potrzebowałby magazynu, który byłby tu i też damy mu mały priorytet. To będzie na kasztany, ale nie grillowane, tylko na razie na zwykłe kasztany. Tu. Kasztany, dobra. Później to może te platformy jeszcze byśmy odblokowali. No to wtedy można budować tak i na tym zbudować. I to tak między tymi uliczkami coś będzie. To będzie wszystko tak jak należy. Ja się znam, panie kierowniku. Ja się znam. No i jeszcze to nam zostało do zrobienia, tylko teraz to zablokowałem tam dojście w ogóle. But yes. I did. I am very bad person. Ważne, że chociaż tutaj mamy tyle zielonego. Jest. O, już dobra, zaczęły sosenki. A, bo te takie dodatkowe tam kiedyś zrobiłem. To te zaczynają tutaj się ogarniać. Tu brakuje... No właśnie, kłód brakuje, to nie ma grillowanych ziemniaczków. A mi się nie podoba. Więc musimy więcej drzew pościnać. Bo tak, no to już tutaj na mapie to wszystko jest wyschnięte. Obumarłe w sensie. Ale to my musimy już tutaj sobie porobić własne. Więc tu jeszcze dodatkowe będą. Jak ta susza pójdzie, tu jeszcze mamy zwykłe ziemniaczki. Grillowane się powoli kończą, bo tych kłód nie ma. Ale później... Dobra, może ja tak, nastawiam budynki już tak na przyszłość. Na pewno mimo wszystko jeszcze jeden tartak będzie potrzebny. Możemy je stawiać obok siebie, to one tam między sobą przenoszą te moc. Więc nie musimy robić jeszcze tych wałów skrętnych. Ale oczywiście też można. Ten tam w najlepszym czasie dawał z 300, a te potrzebują chyba po 50. Więc dwa tartaki by były. Pan od zębatek, bo on bierze dechy. Więc pana od zębatek, on się łączy, nie? Bo się tak podświetla, więc się łączy. Naprawdę super niskie priorytety. Nie jesteście istotni na ten moment. I tyle w sumie. Bo papier nie jest mi na ten moment potrzebny. To jakbyśmy chcieli im książki dawać. Ewentualnie te lepsze deski, bo nie wiem, czy jakbyśmy chcieli robić dynamit. Fabryka materiałów wybuchowych potrzebuje, nie, zwykłe deski, tylko zębatki, a i metal. No metal potrzebuje mocy. Ale już przygotowałem to zrobił i tutaj już jakoś tam wałem pójdziemy, górą przejdziemy. Te wały porobimy i przynajmniej coś śmiesznego zbudujemy. Jakoś to będzie działać. Byczki, ja się znam. To będzie działać. Na razie to zamknijmy. Za jeden dzień się skończy susza. Woda się jeszcze trzyma. Więc tu jest jeszcze zielono. Najprzynajmniej mamy marchewy, nie? Więc jest miłość i radość.
jak tam z domami stoimy? Trzeba będzie gdzieś jeszcze jakieś pobudować. Domy. Tutaj nie. To co, z domami idziemy do góry znowu z tej strony? To byśmy musieli zrobić... Że tak nie będzie taki hop-siup. Siup-chlup. Dobra, na razie damy im w dół. Tutaj będą domy. To tutaj to nie chcę blokować. Może takie trzy domy dostaną jeszcze ode mnie. Dobra, nikt tam już od dawna na mnie umarł chyba. Siups. Siups. I tu byśmy dali schody. Schody. Proszę. Tak to będzie się prezentować. A my siedmiu bezrobotnych. Jak niech tylko mi tutaj te dęby wyrosną. To już nie będziecie bezrobotni. Bo na ten moment... Znaczy no mówię, ewentualnie... Cyk. Zaraz się jakiś bezrobotny przestanie być bezrobotny. Bo z tego tam jakieś drzewa, znaczy jakieś kłody wyjdą pojedyncze chociaż, ale jednak. Przyjaciel ma zasięg taki. A to można do góry iść. Ścinaj tutaj wszystko, co masz, to tam ścinaj. No tam bierze jakieś kłody z tego. Nie, no po dwie, dalej idzie po dwie, dobra. No to jeden piec, że obumarło. To nam dalej daje kłody. Więc luz. I wtedy... No dobra, ten jeden sobie tu poradzi. Myślę, że takie większe skupisko obumarłych. No tu jeszcze jest dużo. Tu jest dużo, to już robimy. I tu, o w sumie to są dęby obumarłe. Nie pomyślałem. To nam da dużo akurat. Może dam dwa stanowiska. Ja wiem, że to już jest daleko. Kwik. Nakwiczeli się już? To miło. Bardzo miło. No, więc będą mieli co ścinać. Nawet tu mają zasięg, tak? Na brzuski. No i brzuski sobie tam załapiemy. A niech ścinają. Dawam do tego, że oni ścinają. Tutaj ten złom leży. Leży. Great stuff. Tu jest ewentualnie drugiego pana od złomu można dać. Susza ustała. Rozpoczął się cykl trzeci. Byczki. Trzeci. Ty tu nie masz co robić. Give me woda. Woli płynie. Plom. No. Kam. Mój młyn musimy ruszyć też. Bo to nam obumiera. Wysycha. A my nie chcemy, żeby to wysychło. Dobra, już będzie git. Już jest zielone, podlane i pełne życia. Pięknie woda płynie. Ale jeszcze złowody nie było. Nie widzieliśmy jeszcze złowody. To jeszcze nas czeka. Młyn już działa. Super. No i teraz czekamy tylko na kłody, nie? A, tutaj poszliście. No niektórzy czekają na deski. No dobra, przyjacielu. Do roboty. A pani Kretka jeszcze żyje? O nie, człowiek. Od spraw nienormalnych umiera ze starości. Czy pani Kretka jeszcze żyje? Ten tam chce pić. Widzi ktoś Kretkę? Jest, istnieje. A, ty teraz siedzisz w końcu w tej pompie wodnej. 35 lat. Patrzcie ją. Dobra, więc wszystko śmiga. Deski są robione. Hmm.
Kiedyś zrobimy ten tartak. Nie jest to teraz mega istotne. I tutaj zbierają złom, kłody. Na piciu niektórzy chcą. No niech biega. Ja dbam o to, żeby oni byli, wiecie, fit. Się nabiegają. Za chwilę będzie pszenica. A, ja nie zrobiłem młyna, tak? Młyn jest do odblokowania za 180. Stać mnie. Tylko on potrzebuje prądu. To co, jak jednak tu dajemy pszenicę, to tu dajemy ten młyn. Czy pierwotnie jak chcieliśmy tu, to go damy tu. A tu bardziej piekarnia pójdzie. A, nie wiem. A, zróbmy tak. Jak... Tylko, że on nie będzie działał. Znaczy, tak czy siak nie będzie działał. Jak będzie susza. Dobra, dajcie tu kolegę. Ale też na razie dajcie mały priorytet, bo nie mamy zębatek. Więc musimy poczekać. Dobra, może to już leciutko zwiększę. A to jest mniej istotne, bo teraz musimy narobić desek dużo. Bo desek to mamy mało. Teraz się robią drzewa. Dęby już tam się zbliżają powoli do 80%. A jeszcze my to wszystko tutaj ścinamy, prawda? Więc kłód to będziemy mamy w brud. Kłód mamy w brud, jak to mówią. No w zasadzie tak. Ten posterunek tragarzy zróbcie, bo mamy kilka osób, które się opierdzielają. Więc to jest dość istotne, żeby przestały się opierdzielać. Moim skromnym zdaniem. Oczywiście. Bardzo skromnym zdaniem. Ale dobra, trochę się tu narobiło i jest ok, jest super. Jest ideolo. Jest ideolo, moi drodzy. Jak tam stoimy z jedzeniem? Git. Git, git. Jeszcze jedna decha. Na razie nikt nie niesie. A, przepraszam, tobie nie zrobiłem w ogóle drogi. Co ja jestem? Dobra, będziemy robić dechy, bo się kłótne robiło trochę. Odżyliśmy. To nam daje tyle mocy, że ten budynek, on bierze 120. No to styknie. Styknie nam ten jeden młyn na te trzy budynki. Mimo wszystko styknie. Dobra. Drugi przyjaciel może się ożywić tu. A, już wszyscy do roboty poszli. A, tu cztery osoby poszły, okej. Okay. Nie wybrano przepisu. Tu mają być kasztany. Grylowane. Brakuje materiałów. Tak. Robotnika nie ma tu i tu. Okej. Okay. No problemo. Jak sytuacja z dziećmi? Trochę jeszcze jest. Jeden ma 86%. Całkiem przyzwoicie, można powiedzieć. Dobra, moi drodzy, ale uznam, że to już jest taki dłuższy materiał, dzisiaj trochę wyszedł, więc nam styknie na dziś. Mam nadzieję, że się wam podoba, jak nam się rozwija ta wioska bobrów. Na razie umierają tylko ze starości. Mają co pić, mają co jeść. Dobrobyt idzie w górę. Do 15 coraz bliżej. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. No ale na dzisiaj to tyle. Jeśli wam się podobało, nie zapomnijcie ocenić oraz skomentować tego filmu. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!